Już prawie cała sobota minęła. Jak tu to ogarnąć? Czas. Czas. Zawsze go za mało. Jak to sobota? Wylądowaliśmy na zakupach, wylądowałem w aucie sam z Martynką, która niestety przybiła kimono. Jak tu w kreatywny sposób w 15 minut nakręcić coś w aucie? Odpowiednia muzyka. Wygodnie usadowiony. Mogę teraz vlogować dowoli. A propos dzisiejszego dnia i w ogóle wszystkich weekendów, nurtuje mnie jeden temat. I tak nurtuje, przygnębia mnie bardziej. Uciekający czas. I właśnie to jest takie trochę dołujące, ponieważ ciągle gonimy za pracą, za karierą, za różnymi rzeczami, za dobrami materialnymi, po to, żeby mieć więcej cały czas i tak dalej. I w pewnym momencie człowiek się czasami zastanawia, po co mi to wszystko? To znaczy, jaki jest cel tego wszystkiego? Czas nieubłaganie ucieka i czasami zadaję sobie takie pytanie, co będzie za 10, 20, 30 lat? Czy będę zadowolony z wszystkiego tego, co zrobiłem, co robię, co udało mi się zrobić? Czy może, tak jak większość ludzi, którzy przeżyli już dużą część swojego życia... Nagle przerażające jest to, że oni po prostu strasznej masy rzeczy po prostu żałują. Żałują, że nie spędzili więcej czasu z rodziną, żałują, że nie zrobili więcej dla siebie, dla bliskich, żałują, że po prostu nie zobaczyli więcej w swoim życiu, tylko 80% tego wszystkiego przemignęło, jak sam oczywiście nie mam żadnego rozwiązania na to wszystko. Mogę jedynie sobie ponarzekać i porozmyślać na ten temat i podzielić się z wami. Ale tak jak patrzę na tego małego szkraba, to się sam zastanawiam, że dołujące jest to, że 80% czasu spędzamy nie razem, tylko osobno. I to nie chodzi tylko o rodzinę, bo nawet żeby realizować swoje pasje i żeby robić w życiu rzeczy, które się lubi, kocha i które sprawiają przyjemność, to również wymaga czasu, żeby tam dojść. No bo jak oczywiście wszyscy wiemy, świat nie działa tak, że mamy super fajny talent albo pomysł na coś, rodzimy się, realizujemy ten pomysł, ten talent i już z tego żyjemy, jesteśmy szczęśliwi. To wszystko wymaga drogi, dalekiej drogi, żeby tam dojść. Najczęściej scenariusz jest taki, że po prostu pracujemy gdzieś zawodowo, zarobkowo, typowo, po to, żeby się utrzymać, żeby się rozwijać w życiu i na boku realizujemy nasze pasje. I trzymamy mocno kciuki, żeby kiedyś w przyszłości te pasje były naszym głównym źródłem zarobku, naszym głównym elementem naszej pracy i żeby nasza pasja była naszym życiem, naszym zawodem. No ale żeby wszystko to zrealizować, potrzebny jest właśnie czas. A czasu nie kupisz. Jak żyć? Bardzo również dużo osób sobie nie zdaje sprawy z tego, że nawet żeby w życiu realizować swój startup, czy swój pomysł na biznes, to bardzo często trzeba dojść do pewnego etapu w życiu, do pewnego miejsca, gdzie mamy możliwość robić ten startup. Jak to wszystko zaczynasz tak gryźć z jednej strony, z drugiej, rozważać wszystkie za, przeciw, wszystkie ewentualności, to konkluzja jest jedna, że trzeba mieć bardzo solidny plan dojścia z punktu A do punktu B i konsekwentnie go realizować. Pomalutku, kroczek, 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 kroczek. Myślisz, żeby otworzyć biznes? Super. Pracujesz na etacie i masz całą masę argumentów w głowie, że nie masz czasu na biznes i nie masz jak go robić, kiedy go robić. Więc od dnia dzisiejszego możesz zacząć godzinę dziennie, godzinę po tym, jak wrócisz z pracy, zamiast pić browara albo grać w grę komputerową albo oglądać seriale na Netflixie, możesz tą godzinę poświęcić, żeby każdego dnia, konsekwentnie, każdego dnia, w ciągu roku 365 godzin, żeby konsekwentnie realizować drobny plan, który przybliży Cię do tego, żeby w przyszłości założyć biznes. Brzmi jak dobry plan. Jak mamy spotkania firmowe, organizacyjne, rozmawiamy o produkcie, o naszym biznesie, to bardzo często przywołuję takie jedno zdanie, takie pytanie, które jest kluczowe. Czy to przybliża nas do naszego głównego celu? I wydaje mi się, że to jest bardzo fajna, u mnie się przynajmniej to sprawdza, fajna metoda. Jaki jest mój główny cel? Za 45 lat chcę mieszkać na wyspie, prowadzić biznes internetowy zdalnie,
i żyć razem z rodziną i cudownie spędzać wspólnie czas. Super, to jest fajnie określony cel. I co dalej, mądra głowo? I następnie, cokolwiek będziesz robił, jakąkolwiek będziesz decyzję podejmował, zastanawiaj się w głowie i zadawaj sobie to pytanie, czy to przybliża mnie do mojego celu. Wtedy korygujesz wszystkie swoje decyzje i wszystkie swoje jakby rzeczy, które robisz w życiu, żeby ukierunkowywać się na ten cel. I dla przykładu, jeżeli pojawia się jakaś okazja rynkowa dla nas, jako dla firmy, to zawsze właśnie zadajemy sobie to pytanie. Czy ta okazja, czy ten nowy klient, czy to wyzwanie, czy ten partner, czy to cokolwiek się pojawiło na rynku, czy to przybliża nas do naszego celu? Śpi jak tata. Wybuch bomby by ją nie obudził. Nagrałem chyba z miliard ujęć. Powiem wam, że to, co najbardziej mi sprawia przyjemność, to rozmawianie z wami w komentarzach. To jest genialne. Dlatego jak ktoś w ogóle wysyła jakiś komentarz, czy zadaje jakieś pytanie, czy w ogóle coś się odzywa w komentarzach, to jest największa frajda dla mnie. Więc nie krępujcie się, zapraszam was. Rozmawiajmy, rozmawiajmy. Dialog to w ogóle sztuka do postępu. Jeszcze 5. Okej, dobra, ucinam od razu dyskusję. I nie pytajcie, nie zadawajcie pytań na temat biegania, bo nie za wiele mam o tym pojęcia. Biegam odkąd pamiętam, biegam bo lubię, biegam bo potrafię. I generalnie trzymam się jednej zasady. To znaczy słucham swojego organizmu. I za każdym razem, kiedy mogę i kiedy czuję, że mogę, biegnę więcej, bardziej, szybciej, dalej. Tyle. Okej.